Witamy Państwa z Allianz Arena w Monachium. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. No, może być groźnie. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Hazard. Rafinha. Rafinha. Świetnie krył teraz obrońca. No i jak widzimy, znalazł się z piłką poza linią. Cole. Piłka w pole karne. No pewnie to chwycił. Allianz Arena to stadion na wskroś nowoczesny. Oddany do użytku został w roku 2005. Znajdują się tutaj m.in. dwa żłobki, a także największy parking w Europie, który może pomieścić 10,5 tysiąca samochodów. Niestety nic z tego nie wyszło. Oddaje strzał! Ależ pięknie! To był ich pierwszy strzał na bramkę rywali i piłka od razu wylądowała w bramce. 9. minuta i jest pierwsza bramka. Dobra interwencja obrony. Ależ ładne techniczne zagranie. Robben. Robben. Mamy centrę do Mandzukicia. Zdecydował się na strzał. Jest! Znakomicie! Ten gol potwierdza jego wszechstronność. Obrońcy dzisiaj mają coraz więcej do powiedzenia w nowoczesnym futbolu. Ładne, techniczne zagranie. Lampard. Mario Götze. Bayern Monachium. Cała historia, legendy. Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Gerd Müller, Lothar Matthäus. No mógłbym tak wymienić tutaj bez końca. Masz rację, tych gwiazd światowego formatu było pełno. Ja wyjątkowo dobrze wspominam Klinsmana i tę taką kontrowersyjną postać Olivera Kahna. Ale wydaje mi się, że ten stary Bayern, który trzykrotnie zdobywał Puchary Europy, Beckenbauer, Müller, był lepszy od tego dzisiejszego, który nawet 7-0 puchł. Czy to wykorzysta? Strzela! Widać było, że jedyne, o czym myślał, to byle wybić tę piłkę. Jest w okolicy kolega. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo! Może Wodek przypomnijmy, szczególnie dla młodszych, kilka największych sław, które grały w Bayernie, tworząc jego i swoją wielkość, a dzisiaj z tym klubem są wciąż związane. Znaczy Sepp Maier z tyłu, Franz Beckenbauer przed nim, Rummenigge na skrzydle, Gerd Müller, to ta drużyna, która 3 razy z rzędu w latach 70. zdobywała, ale później jeszcze przecież Darek, takie postacie jak Matthäus, Klinsmann, Kahn, bramkarz. No, tych postaci wielkich Bayern miał rzeczywiście bez liku. A teraz Robben. Ribery. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Ależ niesamowity atak obrońcy. Teraz Schweinsteiger. Robben. Rafinha. Bayern Monachium ma wrzut z autu na wysokości pola karnego. Popatrzmy, będzie rożny dla Bayernu. Czy to wykorzysta? Moc
mocne wybicie przez Johna Terrego. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Ashley Cole. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. I Ashley Cole. To teraz mamy centrę. Robben. Mario Mandzukic. Götze. Trafił w poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. To wykorzysta Mario Mandzukic i mamy gola, proszę Państwa. Rozpaczliwa interwencja nie zdała się na nic i piłka w siatce. Ale wykorzystał błąd bramkarza, lobując go w ostatniej chwili. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Spójrzmy na statystykę oddanych strzałów. Piłce Lampard. Troszkę nerwowo, ale udało się. A teraz przy piłce Eto. Może być groźnie. Piłce Robben. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół. Jest 3-0. Absolutnie zasłużone prowadzenie. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. My, Lampard znów przy piłce. A teraz Eto. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Świetnie teraz szarżuje na bramkę, ale pytanie, czy dostanie piłkę? Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Czy to wykorzysta? Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Dobre przejęcie podania w środku pola. Mandzukic. Dawid Alaba. A teraz Schweinsteiger. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Hazard. No i Lamp. Schweinsteiger. Mógł lepiej dośrodkować, atak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Iwanowicz. No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Ribery. Mario Götze. Mario Götze. Stanisław Iwanowicz. Ribery. Frank Ribery.
ale świetnie zablokował. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Wprowadzają rezerwowych. Shaqiri. Shaqiri. No znakomicie przeniósł nad poprzeczkę. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Bramka! Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Ashley Cole teraz. Ashley Cole. Hazard. Do środka. No, gdyby nie on, byłby gol. Za chwilę wznowią grę rzut rożnego. Piłka w rękach bramkarza. Branisław Iwanowicz. Szkoda tej szansy. Jerome Boateng. Toni Kroos. Hazard. A teraz przyjmijcie Robben. Rafinha. Zaspał obrońca w tej sytuacji. Ależ walczą o piłkę. Zdecydował się dośrodkować. Kroos. Wymiana podań między dwójką graczy. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Obnikel. Ma do kogo podać. Piłkę wybija obrońca w panice. Alaba. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Miller. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Próbowali nieudanie, ale i tak prowadzą.
Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Teraz Robben. No, strzał obroniony. Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie.